U nas kolejne tematy i nie ma co ukrywać, na boisku wydarzyła się katastrofa. Tak powiedział rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski. Szef PZPN-u spotkał się dziś z trenerem polskiej reprezentacji, by rozmawiać o wczorajszej porażce Polaków w Kiszyniowie. Polacy przegrali 2-3 w ramach eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Dzisiaj taki po prostu była rozmowa obu panów. Trwała, myślę, ponad godzinę. Oczywiście była poświęcona przede wszystkim zamknięciu tego pierwszej części eliminacji, które się rozpoczęły dla nas, no trzeba powiedzieć, fatalnie. No i głównie panowie się skupiali na tym, co wczoraj się wydarzyło w Kiszyniowie i wszyscy jesteśmy bardzo rozczarowani. Czujemy na pewno ogromny żal i każdy zawodnik, sztab szkoleniowy z selekcjonerem czy też kierownictwo PZPN-u jest bardzo z tego tytułu, no, odczuwa olbrzymi żal i smutek, że ten mecz tak się skończył, jak się skończył. I możemy tylko przeprosić kibiców, tych, którzy oglądali mecz przed telewizorami, czy też tych, którzy wybrali się do Kiszyniowa, że zostali zawiedzeni po tym meczu z Niemcami, kiedy wygraliśmy 1-0, pojechaliśmy do najsłabszej drużyny w naszej grupie i no, wydarzyła się tam katastrofa, to trzeba tak powiedzieć. Pierwsza połowa nic na to nie wskazywała, a w drugiej się wszystko posypało i jesteśmy tym faktem bardzo rozgoryczeni, ale już nieraz polska reprezentacja z takich kryzysów wychodziła.